Cześć, zaczynamy. Kolejny webinar. Zabieramy się za porównywanie języków programowania JavaScript oraz TypeScript. Oczywiście porównanie dla osób początkujących, ponieważ gdybyśmy chcieli o wszystkim powiedzieć, to potrzebowalibyśmy z 6 godzin. Natomiast tutaj na pewno jest to ten temat, który na początek przyda się osobom, które uczą się JavaScripta i chcą przejść TypeScripta, albo dopiero co zaczynają swoją przygodę z TypeScriptem i chcą też te różnice poznać. No i oczywiście jest to jak zawsze zachęcenie Was do współpracy ze mną, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, i ten webinar jest też tego pokazem. Nie pokazuje się dzisiaj, no bo po co? Musimy przejść do kodu, a nie oglądać sobie twarze, bo to nie jest cel tego dzisiejszego webinara, więc po prostu daję Wam teraz tylko pulpit. Ciach, ciach. Webinar potrwa około godzinki, także będziemy zbierali co się da, ile się da, ale też oczywiście jak zawsze śpieszymy się powoli. Widzę dużo znajomych osób, widzę też osoby nieznajome. Dziękuję tym osobom, które nie uczęszczają na szkoleniach, a przyszły, a tym, które uczęszczają na szkolenia i przyszły, to tym bardziej gorąco Was witam. Napiszcie mi na czacie, czy wszystko jest ok, czy mnie słychać i czy widać ten oto tutaj tytuł prezentacji. Także napiszcie szybko, super, tak. Czekam jeszcze, aż mi napisze 3-4 osoby, żebyśmy mogli już przejść do roboty. Okej, bardzo się cieszę. No to w takim razie zawsze, jak to bywa podczas takich spotkań, nasz ekran już jest podzielony na pół. Słuchajcie, no mam nadzieję, że też wszystko widzicie. Już tutaj przygotowałem wszystko w takiej konwencji, że tak powiem, działającej, żebyśmy mogli sobie przechodzić do budowania i do eksperymentowania kodu, żebyśmy mogli na tym się skupiać. Jaka jest konfiguracja? Na moim komputerku zainstalowany jest Node w wersji 18. To powoduje, że w JS-ie mamy feature'y z pogranicza ES10, 11. Tutaj wiadomo, to się zmienia w zależności od aktualizacji. A po prawej stronie TypeScriptik, który też już tutaj jest ładnie zainstalowany. A zobaczymy sobie nawet tutaj... dobra, co to jest? To jest kompilacja. Ciach. Hop, mamy wersję 5, aczkolwiek no dzisiaj jakoś tak nie będziemy się zagłębiać w nowości, tylko raczej będziemy sobie jechać z tematami, które mają nam porównać te dwa języki. No i umówmy się, że w momencie, kiedy będę chciał coś mówić o jakimś języku więcej, no tak sobie tylko będę przesuwał w lewo, w prawo i niech tak już zostanie, żeby jakoś to wszystko pogodzić. No to zaczynamy. Mamy porównywać języki programowania JavaScript oraz TypeScript, no to porównujmy. Już od samego początku pierwsza rzecz, kiedy chcemy zacząć pisać kod w języku JavaScript, po prostu robimy sobie pliczek JS. Oczywiście. Ten pliczek będzie uruchamiany na różnych platformach, a to w przeglądarce, a to z wykorzystaniem właśnie Node.js, może to być jakaś nawet aplikacja backendowa, a to jeszcze gdzie indziej. Ja będę to robił z wykorzystaniem Node'a na moim komputerze, więc dla mnie to jest jakiś pliczek JS, ale ogólnie mamy plik JS, on jest w pewien sposób interpretowany, ruszamy i działamy, pisząc z nim oczywiście kod. W przypadku plików, czy też programów pisanych w języku TypeScript, plikowi TypeScript najczęściej towarzyszy plik konfiguracyjny tsconfig.json i ten plik również jest tu u mnie, tak go tutaj wrzuciłem, nie będziemy z niego jakoś tak namiętnie dzisiaj korzystać, ponieważ wystarczy nam w zupełności podstawowa konfiguracja, ale pojawi się tam jedna rzecz, nie wiem czy do niej zdążymy dojść, no niemniej jednak ten plik pozwoli konfigurować kompilator TypeScriptowy, czyli określić zasady budowania kodu, kompilacji, według jakich zasad, według jakich wersji języka, do jakiej wersji języka, gdzie, skąd, co szczególnie wygodne jest, kiedy mamy tych plików więcej, ponieważ możemy sobie jeden wygodny pliczek tsconfig.json przeznaczyć na skonfigurowanie wszystkich interesujących nas feature'ów, no i później tylko z niego korzystać. Więc tutaj już od strony samego języka pisania kodu jest ten plik. Oczywiście nie musisz robić pliku tsconfig.json wtedy, kiedy tworzymy taki kod i piszemy sobie pliczek TypeScriptowy i będziemy go chcieli skompilować, no to będziemy podlegali pewnym domyślnym ustawieniom. Pytanie, czy one są dla nas satysfakcjonujące? W większości przypadków nie. Dlatego no nie ma co owijać bawełnę. Ten pliczek najczęściej będzie. I często jest też tak, że jak mamy jakiś istniejący projekt JavaScriptowy i chcesz przejść na TypeScripta, no bo ktoś ci każe albo uważa, że to już najwyższa pora, to pierwszym krokiem, który robisz, to jest właśnie osadzenie w strukturze twojego projektu pliku tsconfig.json. Więc jest to pewna różnica w stosunku do czystego JavaScripta. Ale pamiętajcie, że TypeScript to jest oczywiście język programowania stworzony przez Microsoft i tak dalej. Tylko że TypeScript tak naprawdę, kiedy już skompilujesz kod,
to on pod spodem robi JavaScript. Tutaj w WebStormie fajnie jest to pokazane, no akurat tego pliku nie ma, to jest jakiś tam starszy pliczek, co coś eksperymentowałem, patrzałem, czy to mi w ogóle działa, więc on tu jest przekreślony, ale nawet nie o to teraz chodzi, czy on jest przekreślony, czy nie, tylko właśnie w wyniku kompilacji pliku TypeScriptowego uzyskujesz pliczek JavaScriptowy, czyli tak naprawdę wszystko i tak finalnie stanie się JavaScriptem, tyle że TypeScript jest, i nie lubię tego słowa, trochę to obraża TypeScripta, ale w jakiś sposób przynajmniej osobom początkującym to wyjaśnia, jest to pewna nakładka na JavaScripta, ale taka bardzo rozbudowana, taka turbo nakładka wręcz, właśnie nowy język programowania, która daje nam pewne fajne nawyki z innych języków, podobne do tych nawyków, które znamy z języków takich jak C-Sharp czy Java. Dlatego właśnie i tak finalnie po kompilacji mamy pliczek JavaScript, co powoduje, że dalej możemy taki pliczek budować, a potem osadzać tak jak normalny pliczek JavaScript, który robimy zanim używamy TypeScripta. Oczywiście jak to w generatorach kodu, no bo można powiedzieć, nawet chyba sobie to zapisałem, że można w pewnym przybliżeniu traktować TypeScript jako JavaScript Generator, jak to w generatorach kodu, nie zawsze wszystko jest optymalne i piękne, tak jakbyśmy sobie to sami napisali, no ale cóż, to nie zawsze też jest naszą intencją, żeby na takie rzeczy zwracać uwagę, przynajmniej w momencie, kiedy piszemy w TypeScriptie. Więc z punktu widzenia, to może usunę, dobra, bo tutaj mówię, to jest jakiś stary pliczek, który tam gdzieś pochodzi sprzed tego spotkania, to może za chwilę będziemy wszystko robić od nowa. W każdym razie już na etapie struktury widzicie te różnice. JavaScript po prostu masz pliczek i piszesz, TypeScript też masz pliczek i piszesz, piszesz w innym języku programowania, ale masz jeszcze plik konfiguracyjny, ale się kompiluje do pliku JavaScriptowego i to są te różnice. No dobrze, a teraz już przechodząc typowo do kodu. A więc jeżeli chodzi, i tutaj byśmy sobie taki separatorki dawali, zawsze to się wygodniej później czyta, ten kod, który tu piszę, on będzie na GitHubie. Jedna część, druga część, w sensie część JavaScriptowa, część TypeScriptowa już tam jest na GitHubie, tylko taka postać jak tutaj, czyli puste dwa programiki, dwa pliczki, natomiast później ja to wrzucę, no i oczywiście dostaniecie to razem z materiałami do tego webinara w swoim czasie, a najszybciej znajdziesz to na mojej stronie, pokażę Ci później gdzie, bo ja wszystkie webinary obecnie już rzucam na moją platformę online. W każdym razie pierwsza cecha, jeżeli chodzi o język typowany, a jeżeli chodzi o język JavaScript, TypeScript, no to właśnie w języku JavaScript jest brak typowania statycznego. No, trzeba po prostu powiedzieć, że mamy typowanie dynamiczne, tak? Typowanie dynamiczne. Typowanie dynamiczne. Natomiast jeżeli chodzi o TypeScript, no to będziemy mieć oczywiście w drugą stronę. Znaczy oczywiście, to nie musi być takie oczywiste. Wcale nie jest tak, że jak coś jest JavaScript, to musi być TypeScript albo na odwrót. No ale tak się składa, że w tym przypadku mamy typowanie statyczne w TypeScriptie. No to po kolei, co to znaczy brak typowania, tylko czekajcie, tu sobie jeszcze troszkę to powężymy, żeby teraz było wszystko fajnie widać. Co to znaczy brak typowania statycznego w JavaScriptie? Ano, piszesz sobie zmienną age równa się 10, czyli tworzysz sobie zmienną, ona od tej pory ma wartość 10, słowo kluczowe let, czyli możemy ją modyfikować, możesz nawet ją teraz wypisać, czyli console.log, piszemy age, no i poniżej nagle piszesz age równa się km. No i nagle twoja zmienna, która przed chwilą wskazywała na liczbę, jest napisem. Czy też wskazuje na napis, staje się referencją, która wskazuje na napis. JavaScript sobie z tym nie robi, on to nam oczywiście umożliwia, podobnie jest na przykład w Pythonie. No i nie ma w tym nic złego, no bo jakby tak działa ten język programowania, tak? I koniec, co Ci mogę poradzić, skoro takie są tutaj zasady, tak? Pozwólcie, że sobie odpalimy ten nasz kodzik, muszę chyba troszkę pomniejszyć tą czcionkę, bo widzicie, nie mogę tutaj... zaraz to uporządkujemy. Proszę wyłączyć wszyscy mikrofony, bo zaraz wszystkich wyciszę. Nie chcę mi się teraz szukać, kto tam ma ten mikrofon włączony, a nie chcę tracić czasu. Wyłączcie wszyscy mikrofony. No właśnie, bo mi ktoś tutaj mlaska i przeszkadza. No dobrze, Node app, mam nadzieję, że już teraz nam się wszystko uruchomi. No na razie wiecie, szału nie ma, no jest hello 10km, hello to jeszcze jest jakieś wypisywanie sprzed chwili. Natomiast to tak wygląda typowanie, a raczej brak typowania statycznego, czyli typowanie dynamiczne. To znaczy, tworzysz zmienną, przypisujesz jej wartość. Ta wartość to jest na przykład liczba, 10. Ale w każdej chwili możesz to przypisanie zmienić i to w bardzo diametralny sposób, bo możesz nawet zmienić typ.
czy od tej pory nagle zmiana pokazuje na coś innego niż na początku pokazywała, czyli tu jest liczbą, a nagle pokazuje na napis. Ktoś może to odbierać jako bardzo elastyczna rzecz, natomiast tutaj należy pomyśleć o osobach zarówno początkujących, jak i tych troszkę bardziej doświadczonych, bo osoba początkująca no, może się zacząć mylić, gubić, o co chodzi. Może nie znać tych wszystkich jeszcze, wiecie, właściwości, nauczy się, nie wiem, dodawać dwie liczby, nagle sobie coś pomyli, przypisze napis, nagle będzie mieć konkatenację albo jakieś błędy. Natomiast osoby bardziej doświadczone mogą po prostu no, nie lubić takiego zabiegu, w którym nagle mogą takie rzeczy robić, aczkolwiek one sobie z tym poradzą. Jakieś tam parę tipów pokażemy w przypadku JavaScripta, jak to trochę upodobnić do TypeScripta. No akurat tutaj ciężko wybronić ten feature JavaScripta, po prostu typowanie dynamiczne i koniec i nic z tym nie zrobimy, a po drugiej stronie masz TypeScripta i znowu robimy zmienną let age i teraz tutaj teoretycznie możesz napisać po dwukropku typ number równa się 10, tylko że wiecie, jak mamy jakieś takie bardzo proste typy, patrz, typy prymitywne, number, string, boolean, to nawet nie musisz czegoś takiego pisać, ba, to jest nawet taka, no trochę zła praktyka, więc nie piszcie tego typu, bo na tym etapie on sobie ogarnia, w sensie on sobie sam ustali, dobra, counter od tej pory wynosi 10 i teraz w typowaniu statycznym masz tak, że jak napiszesz age równa się km, no to jest takie, zaraz, przecież powiedziałeś mi przed chwilą, że age to number, to dlaczego nagle przypisujesz napis? I w tym momencie już wszelkie tego typu pomyłki, no bo jak ktoś to robi celowo, no to okej, ale najczęściej są pomyłki, będą wykryte i to są wykrywane na etapie kompilacji, podkreślać na czerwono. Teraz gdybym sobie uruchomił komendę, ona już chodzi, ja ją puściłem przed spotkaniem, ale komenda, która pozwoli nam kompilować pliczek, to jest mpx tsc -v. To jest komenda, która zaczyna monitorować ten plik i cokolwiek w nim nie zmienię, mówię oczywiście o pliku TS, to na w kółko miele sprawdza różnice kodu, które się pojawiają i je kompiluje. Więc w tym momencie, jak odpalam taki kompilator, to jest hej, jest błąd, o co chodzi, TypeString is not assignable to type number. I na tym polega pierwsza różnica, że tutaj w TypeScriptie jest to bardziej sprecyzowane i tu absolutnie moim zdaniem, znaczy to jest moja opinia, po prawej stronie, czyli TypeScript radzi sobie z tym lepiej i bardzo dobrze, bo zawsze to statyczne typowanie jest troszkę większym porządkiem w kodzie. Ktoś może powiedzieć, mniej elastyczne i tak dalej. No kwestia jakiegoś tam przyzwyczajenia, może i doświadczenia. W każdym razie mamy sytuację, gdzie takie są tutaj różnice. Tylko tyle, że tak jak powiedziałem, jeżeli mamy typy prymitywne, a w TypeScriptie są to number, string, boolean, to są takie typy, które raczej nie wymagają, żeby im jawno tu pisać po dwukropku hej, jesteś number. Tego raczej nie robię, ja to pokazałem bardziej po to, żebyście mogli sobie zobaczyć to naocznie. I to jest też taka kolejna różnica, że widzicie, w TypeScriptie na etapie kompilacji już nam coś podkreśla. Więc jak coś robisz źle, to jesteś od razu informowany albo informowana. W JavaScriptie często jest tak, że nie, on ci je podkreśli. On do upartego będzie ci undefineda zwracał, nula czy coś jeszcze. Program ci, wiesz, wybuchnie, a nie dowiesz się, że jest błąd. No, na tym polega sprawdzanie w runtime, więc to też jest właśnie dość istotna sprawa, że w językach, które no, mają to typowanie statyczne i ogólnie mają ten kompilator taki typowy, no to tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie te błędy są widoczne już na etapie pisania kodu, co też jest wygodne, tak, moim przynajmniej zdaniem, no bo mówię, ktoś może lubić na przykład takie rzeczy, jak są w JavaScriptie. Ja też lubię JavaScripta, bardzo fajny język, no ale jak się go zna, jak wchodzisz jako osoba początkująca, pamiętajcie, że to tytuł tego webinara to jest dla osób początkujących, no to taka mała mina, tak? No bo jeżeli się gubisz, jeszcze jak jesteś po jakimś Pythonie albo czymś innym, czy nawet po jakimś Javie C Sharpie, masz ten porządek w głowie, to jakoś sobie to ogarniesz, ale jak jesteś takim totalnym początkującym czy początkującą programistką, to takie niuanse powodują, że później człowiek się może pogubić, mieć jakieś kłopoty w tym swoim programie, nawet na takim prostym etapie, początkującym etapie. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o kwestie związane z takimi rzeczami pod tytułem zmienne, no ale my raczej od typowania szybko nie odejdziemy dzisiaj, bo wiecie, mamy sytuację, w której no TypeScript to jest przede wszystkim gadka o typach. Więc jeżeli ja mam z wami porównywać dzisiaj TypeScripta i JavaScripta, to będzie nieustanne pokazanie wam, w JavaScriptie masz tak, albo nie masz w ogóle, a w TypeScriptie widzisz, jest taki typ, jest siaki typ, no bo w końcu TypeScript, tak?
skrypt typowany, mówiąc bardzo tak już po żartem, po serio i tłumacząc to nieudolnie na język polski. Więc w tym momencie tak to wygląda. No dobrze, no to najwyższa pora na funkcję. Tak? Jak napisać funkcję w JavaScriptie? No to taka, wiecie, najprostsza, bo gadamy o syntaksie, więc const add to się równa, masz dwa argumenty, A i B. No i wiecie, nie będę robił jakichś wielkich rzeczy, chcę po prostu dodać dwie liczby do siebie. Prosta funkcja, nic się nie dzieje, robisz console log add, no i wywołujesz sobie, tak, 10, 20, nie? Bach. No, od razu mi się zduplikowało, a to zróbmy sobie 10 km. No i odpalmy nasz kod. No i juhuhu, fajnie, w JavaScriptie wszystko działa, jak dasz napis, to masz 10 km, jak dasz liczbę, to masz 10, 20, 30, w sensie jak dasz dwie liczby, wszystko działa, słuchajcie, tak, po prostu zero kłopotów. Tylko no właśnie, pytanie, a co jeżeli ja bym nie chciał tutaj napisu? Znowu, nie masz typowania statycznego, JavaScript powie, znaczy jakby tak, właśnie powie, tak, o, ja biorę wszystko. Chyba, że naprawdę będzie jakaś taka newralgiczna sytuacja, coś się już takiego ma wydarzyć, że za chwilę będzie źle, no wtedy może JavaScript się skapnie, ale najczęściej jednak wszystko łyknie. No i co ci zostaje? No zostaje ci nic innego, jak tylko siedzieć i sprawdzać te typy, tak? Czyli na etapie pisania funkcji, może sobie napiszmy jakiś tam add2, no to zostaje nam sprawdzanie, tak? Tutaj będzie return. O, a tutaj na przykład, no jeżeli się okaże, że na przykład, no nie wiem, jest type of A oczywiście, tutaj type of, oj czekajcie, bo mi się coś tutaj pokleiła składnia, jest różne od number, no to na przykład rzucam wyjątek, throw, new, error, tak? No i jest to trochę kiepskie, tak? A is bad. Jest to trochę kiepskie, no bo trochę męczące, da się tutaj przygotować sobie takie fajne wstawki w kodzie, zaraz wam to pokażę. Da się oczywiście zastosować jakieś inne nakładki nie TypeScriptowe, no ale no niestety, pamiętajcie, ja dzisiaj mówię o korach, bo właśnie ktoś w każdej chwili może powiedzieć, a zaraz Krzysiek, a ja wczoraj to sobie instalowałem taką czy siaką bibliotekę bez TypeScripta i mi się udało jednak o te typy zadbać. Masz rację, ale pamiętaj, że ja dzisiaj porównuję korowe feature'y, czyli odpalam to, jak tu widzicie, można powiedzieć na surowo JavaScripta, na surowo TypeScripta, no i się bijemy, tak? Porównujemy sobie nasze feature'y. Wiadomo, JavaScript posiada ogromną pulę bibliotek i wszystko tam możemy zrobić, tylko mi nie o to chodzi. No bo jednak TypeScript ma pewne rzeczy, których JavaScript nie ma, a on to ma, mimo że nie dołączyłem ani pół biblioteki, tak? Więc tak to wygląda. I teraz mówiłem wam, że można sobie w jakiś tam sposób ogarnąć kwestie związane ze sprawdzaniem typów, no w troszkę bardziej cywilizowany sposób. Tak, masz coś takiego w JavaScriptie jak symbol. Tak, jest taki typ, jeden z typów prymitywnych, dawno już wszedł, bo w ES6. Jest to jeden z typów, który pozwala symbol jako sposób na kontrolowanie typu. To znaczy, wiecie, no cudów nie ma, sobie muszę zaraz coś napisać, ale zaraz wam pokażę, jakiś tutaj jest mini pattern. Na przykład chcemy zrobić coś takiego. Chcemy się upewnić, że obiekt, który przekażemy jako argument do mojej funkcji, jest obiektem, który posiada w sobie pola składowe name i surname. Czyli to możemy przyjąć, że jest person, tak? Person może mieć name i surname. Piszesz sobie isPerson. To jest oczywiście moja nazwa, to nie jest żadna nazwa kluczowa. I masz też takie jak well-known symbols. I teraz możesz jako prop takiego obiektu isPerson napisać symbol kropeczka has instance. I w ramach tego propa dostarczasz implementację funkcji, on przyjmuje, czy też funkcja pod tym propem przyjmuje argument instance i on pozwoli nam sprawdzić, czy ten instance, który skądś weźmiemy, zaraz się dowiecie skąd, ma w sobie prop name, czyli czy name jest instance, czy surname in instance. No i tak sobie mogę sprawdzać w sumie, co mi się podoba. Ja akurat sobie wymyśliłem, że chcę sprawdzać coś takiego, że chcę sobie sprawdzić, tutaj mam literówkę, zaraz by była jazda, że nie działa, że sobie chcę sprawdzić, czy ten byt badany w jakikolwiek sposób, zaraz dowiesz się w jaki to jest sposób, czy on ma w sobie prop name i surname, bo to jest dla mnie wyznacznik, że taki byt jest person i że może być w mojej funkcji. Ok? No to zróbmy od razu przykład, jak to wykorzystać, a potem wam pokażę jeszcze jedną rzecz w tym temacie. Czyli robisz sobie const,
person info równa się person i to właśnie chcę, żeby to było tym personem. Nawet sobie nazwałem, tak? Ale wiecie, w JavaScriptie to, że ja sobie nazwę, to se mogę, tak? Dopiero teraz robisz if i teraz jak ja mam to wykorzystać? Słuchajcie, jak sobie napiszesz taki specjalny obiekt, w którym znajduje się prop, właśnie has instance symbol i to jest tak zwany well-known symbol, takich jest kilka. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTubie, poszukać sobie film well-known symbols i tam znajdziesz tego rodzaju zabiegi, tego rodzaju byty. No więc jak sobie takie coś umieścisz w tym obiekcie, to tej pory nagle możesz napisać coś takiego. Jeżeli person instance of is person. I w tym momencie instance of użyty jest well-known symbol, a w zasadzie z obiektem, który ma taki prop, tak? Jeżeli jest to użyte w tej konwencji, to pod ten instans wstawiony jest ten person. I możesz sobie sprawdzać, co chcesz. Czy ja w tej chwili badam, czy person ma name, czy person ma surname, czy co tam sobie tylko wymyślisz. No i jeżeli nie, to tutaj, żeby mieć pewność, że na pewno dobrze zanegowałem, dam to w nawias. I jeżeli tak nie jest, no to wtedy mogę sobie rzucić wyjątek. From new error, no i not the person, ok? I tyle. I teraz widzisz, zamiast za każdym razem pisać, jeżeli person, nie, jak tam było, name, not in, czy tam z zaprzeczeniem, bo tu mi się chyba z syntaksem Pythonowym pomyliło, person, później sprawdza, czy person ma surname, później coś tam jeszcze innego, to ja sobie robię jeden wygodny, obiekcik, który wykorzystuje well-known symbol i piszę to, no co by nie patrzeć, w troszkę bardziej cywilizowany sposób, plus jeszcze mam jakąś wygodną nazwę. I teraz możesz sobie, bo my wiadomo, jesteśmy w takim surowym JavaScriptie, ale potem jak piszemy w jakimś Reakcie, albo chociażby używając czystego Webpacka, możemy sobie przecież wprowadzić wielomodułowość i możemy sobie wydzielić taki osobny moduł, nie wiem, nazwać sobie tam ten moduł Type Checkers, albo coś takiego, i tam umieścić parę takich bytów i mieć taką pulę, które pozwalają później w moim programie coś sprawdzać. Wiem, to ciągle nie jest TypeScript, powiedziałem, że no nie będę zastępował TypeScripta, tylko pomogę wam pokazać, czy też pokażę wam coś, co w jakiś sposób pozwoli wam w tym JavaScriptie trochę fajniej pisać, niż walić na pałę typeofy 400 razy w co funkcję. No i możesz sobie to fajnie uporządkować, tak? Więc w tym momencie możesz zrobić tak, a już żeby nie przedłużać, to pokażę wam tylko jeszcze jakiś jeden fajny przykład takiego bytu, no i idziemy TypeScripta zobaczyć, jak tam to wygląda. Na przykład isNumberArray. Czy jest tablicą liczb, tak? Więc znowu sobie robisz cyk, robisz sobie symbol, has instance, znowu instance, już wiecie, jak działa ta machina, tak? Że jak użyję type of isNumberArray, to co po lewej stronie trafia jako argument do instance i tu sobie sprawdzasz, co ci się podoba. Na przykład return, czy to jest w ogóle tablica, skoro chcemy, żeby to była tablica, to isArray instance i sprawdzamy sobie, czy każdy element, no bo chcemy mieć w końcu tablicę liczb, no to piszemy sobie instance every i sprawdzamy, czy x jest typu, czy tu musimy sobie zrobić x number, tak? Ewentualnie możesz napisać kolejny fajny typ is number, gdzie osadzisz sobie takie sprawdzanie, no i po prostu później to użyjesz to w tym miejscu. Więc widzicie, możecie w bardzo łatwy sposób, może ja to przeniosę na dół, bo tak bardzo nam się to rozjechało, o. Możecie sobie w łatwy sposób teraz sprawdzać tego rodzaju zabiegi, nie? Tego rodzaju właściwości, jakie tylko chcecie. Zobaczmy, czy nasz person info działa. Wywołajmy sobie te funkcje i dajmy na przykład samo name, nie? A. Okej, okay, odpalamy nasz kodzik, tutaj będzie CLS, spodziewam się błędu, tak? Bach. No jest jakiś błąd, faktycznie, poszukajmy go, poszukajmy komunikatu, not a person. Widzisz, śmignęło mi tutaj. Dopiero teraz, jak sobie zrobię surname B, no to w tym momencie jest wszystko ok. Znaczy, ja tam nie wypisałem, bo to chyba coś tutaj z... A, bo ta funkcja nic nie robiła później, tak? Więc, no dobra, dla przyzwoitości wypiszmy tam person.name. Mógłbym to destrukturyzować, ale już dobra, nie będziemy teraz przedłużać, bo to akurat teraz wypisanie nie jest istotne. Także w tym momencie mamy to, i wszystko nam działa, nie? I tyle. No i podczas kiedy ludzie w JavaScriptie się lekko mogli wzbudzić, no to programista TypeScriptowy już powoli spada z krzesełka i zasypia, tak? Bo on mówi, ale po co tak to robić? Przecież wystarczy napisać cons add równa się n1 number
N2 number, no i jeszcze typ z racady se strzelimy i od tej pory koniec, nie? Jakby jeżeli ktoś mi nagle wywoła coś innego, poda mi coś innego niż napis, no to sorry, tak, tutaj masz 20, nara, idź się naucz typów i tak dalej, więc w tym momencie widzicie, mamy sytuację, w której, coś tu mi podkreśliło, muszę sobie zaraz to naprawić, w każdym razie mamy sytuację, w której, już czekajcie, bo mnie denerwuje to podkreślenie AB, albo zaraz to musimy chyba skompilować, mam na czerwono, a bo mam N1 i N2, no po co ja tu AB napisałem. W każdym razie, widzicie, jest nudno, tak? Ale tak powinno być. Dlaczego ja mam w ogóle myśleć o tym, ktoś z was powie, dobra Krzysiek, a jak sprawdzisz, czy to jest person, bo ty tu nagle jakiś tam number wpisałeś, co coś, spokojnie. Nie wiem, jak tam z czasem naszego dzisiejszego webinara będzie, no ale dojdziemy może i do interfejsów i tak dalej. Chodzi o to, że tutaj w TypeScriptie po prostu robisz typ, tak? I do widzenia. Piszesz sobie po dwukropku ten typ. Co więcej, tylko spróbuj coś tu źle zwrócić, tak? Spróbuj tylko tu jakiś, nie wiem, napis dorzucić. Już są kłopoty, więc on oczywiście znowu na etapie kompilacji nad wszystkim czuwa, tak? Tego returna tutaj nie musi być, no bo to jest przecież krótki zapis, co po co mi ten return, ale wiecie, spanikowałem, bo tam AB sobie przez przypadek dałem, no i szukałem błędu tak na żywo. Więc w tym momencie, jak widzimy, typowanie statyczne po raz kolejny nam się tutaj pokazuje, a przy okazji widzimy, no że funkcja się pisze tak samo w TypeScriptie, no pomijając fakt określenia typów, zresztą podobny nawet troszkę do tego z Pythona, jeżeli ktoś tutaj z Pythona jest, no to też to tam podobnie wygląda, a nawet zaryzykuję stwierdzenie, że troszkę z C#, no w końcu Microsoft tworzył ten język, także jeżeli ktoś ma czasami takie dziwne, że ja już to chyba gdzieś, no to tak, to możecie mieć takie właśnie dziwne złudzenie. W każdym razie mamy sytuację, gdzie widzicie 2 do 0 dla TypeScripta, jeżeli chodzi o typowanie statyczne. No dobrze, lecimy dalej, a więc teraz już to jest ten moment, kiedy przenosimy się troszeczkę do TypeScripta, a więc troszkę tu poszerzę pole widzenia TypeScriptowe, żeby można było ogarnąć sobie kolejne rzeczy. Czyli tak, typowanie statyczne, ale też i po kolei wam tutaj pozwólcie, że trochę to opiszę, a więc typy prymitywne, funkcje, teraz będą obiekty, funkcje, teraz będą obiekty i tak po kolei lecimy, po kolei sobie lecimy, taki przeglądzik, mówię, no nie jest to szczegółowe, o szczegółach to się dowiecie w innym miejscu pracując ze mną, natomiast na razie chcemy sobie pokazać różnicę, a więc mamy const, obiekcik, tak, masz person, dwukropek i możesz określać typ obiektu. Bach. Ja chcę, żeby obiekt person, który za chwilę zainicjuje danymi, miał name, który będzie string, miał age, który może być opcjonalny, więc nie musisz go podawać, w sensie przypisywać mu żadnej wartości w tym obiekcie, no ale jak już to mamy typu number, no i teraz widzicie, podkreśla mi. Powiedziałeś, że person ma mieć sobie name, który jest typu string. Gdzie to jest w tym pustym klamrowym nawiasie? Podpowiedź? Nie ma. No to masz zrobić name równa się ala. Age jak tam sobie chcesz, podasz to podasz, nie to nie, nie było tematu, że ma być, ale jak będzie to się nikt nie obrazi. Czyli typizacja na poziomie obiektu. Tak, później funkcje plus obiekty, cyk, Ctrl-C, Ctrl-V, funkcje plus obiekty, funkcje plus obiekty. A więc możesz sobie napisać const person info. No i chcesz, żeby jako argument przyszedł person. Oto jest takie bezpośrednie oczywiście nawiązanie do tego, co tam na tym zasuniętym kawałku kodu przed chwilą pokazywałem. Więc ja sobie życzę, żeby mój argument miał name, no akurat tutaj mam ten age już, tak? No to niech będzie. W ogóle ten age to chcę, żeby miał wartość domyślną 10. Czy jak ktoś mi tego nie przypisze, to mamy dyszkę. Ja w ogóle chcę, żeby to było właśnie tak, że będzie name typu string, że będzie age opcjonalne typu number, tak? I jeszcze fajnie byłoby jakby, no nie wiem, nic nie zwracało, void, i ciach, i ciach. No i nawet mi tu nikt nie podskoczy, tak? Nie muszę żadnych symboli robić, ani nie wiadomo czego. Wiadomo, ktoś się oburzy. Krzysiek, interfejsy, pokaż mi interfejsy. Tak, spokojnie. Zaczynamy od początku, tak? Więc na tym poziomie już możemy sobie, mając nawet taką wiedzę podstawową, ogarnąć, tak? Więc mamy console log, no i tutaj co, no ja tylko chyba tego name'a sobie wypiszę, tak? Bach i age'a oczywiście. Także to jest to. No i tutaj też zmienimy na age. Także jak widzicie, jest troszkę wygodniej, krócej na pewno,
A tak jak powiedziałem, no płacisz za TypeScripta plikiem konfiguracyjnym tsconfig. No i jeszcze, przepraszam, nie wspomniałem, że musisz zainstalować, ale macie tu rozpiskę. Ja już jakby dałem sobie spokój z takimi rzeczami. Myślę, że raczej nie powinno być z tym kłopotu. No i teraz zobaczmy, przekompilowało się tam, pokazuje, że wszystko dobrze, czekamy. Aha, nie wywołałem tego jeszcze. No to person, info oczywiście. To co, dajemy jako obiekcik tam Adam i dajemy wiek 10, tak? No tylko, że pasowałoby jeszcze podać nazwy tych propsów, tak? Age Bach. Cyk, odpalamy, tam się już powinno wszystko przekompilować. Hop, no jest 10, Adam. Szału nie ma, tak? Chodzi o to, że tyle kosztowało mnie zrobienie tego w taki sposób całkiem, całkiem fajny już, aczkolwiek jeszcze można lepiej, to tak jak mówię, zaraz mam nadzieję tam dojdziemy. A tyle kosztuje cię to zrobienie w JavaScriptie, już wprowadzając symbole, gdzieś tam grupując to po jakichś modułach, a i tak do końca nie masz pewności, czy to zadziała, bo to jest takie, wiecie, wszystko poszyte na siłę i tyle w tym temacie. No dobrze, trochę się pastwi nad JavaScriptem, no to nie jest wina tego języka, że go wymyślono typowanym dynamicznie, no to jest takie, wiecie, waga ciężka kontrapiórkowa, ale no chcemy sobie pokazać też, dlaczego TypeScript zyskuje coraz większą popularność i dzisiaj no coraz częściej staje się pierwszym wyborem, tak? Pomimo ogromnego szacunku, który musimy mieć do JavaScripta, bo jest to, no ośmielę się powiedzieć, najpopularniejszy język na świecie, bo jednak jest w bardzo wielu miejscach wykorzystywany, nie tylko w aplikacjach webowych, ale no nie wiem, jakieś tam UI się w tym pisze dla jakichś embedded systems niekiedy nawet, także naprawdę ma ogromny, czy nie tyle sam JavaScript, co jakieś jego klony, tak to nazwijmy, czy jakieś zmodyfikowane wersje, mają ogromny udział w rynku, więc też nie możesz nagle po dzisiejszym spotkaniu powiedzieć, a to pierdziele, JavaScripta się nie uczę, tylko TypeScripta. Właśnie nie. Żeby dobrze umieć TypeScripta, żeby go wykorzystywać na full wypas, to najpierw trzeba być żyletą z JavaScripta, przynajmniej takie jest moje podejście i wtedy to ma wszystko ręce i nogi, a jak zaczniesz kombinować, wiadomo, po najmniejszej linii oporu, co zrobić, żeby się je narobić, to raczej nic z tego nie wyjdzie, to jest takie, wiecie, oszukiwanie samego siebie i wszystkich dookoła. No dobrze, idziemy dalej, tablice. Tablice, a więc lecimy dalej, Ctrl-C, Ctrl-V. Tablice, no tutaj mówię, chcę pokazać takie możliwości podstawowe, idziemy sobie coraz dalej, coraz głębiej. O, za chwilę będzie taka rzecz, która już jest diametralną różnicą, ale okej, okay. No na koniec jeszcze takich pierdółek mamy hobby, tablice, która też może być może być określony typ. No i w tym momencie, proszę bardzo, ciach i piszemy sobie na przykład, no nie wiem, A, hobby A, niech będzie, że jest hobby A. Nie możesz przypisać 10, tak? Ma być napis i koniec. I w tym momencie widzicie znowu TypeScript, bardzo fajnie to wszystko sobie tutaj ogarnia. Oczywiście poza tym masz wszystko, co w tablicach w JavaScriptie, czyli na przykład dajesz hobby z kropka i czary mary się zaczyna, wszystkie te funkcyjki, które, no nie wiem, chociażby ludzie, którzy się ze mną uczą, znają na wylot, bo nie mają wyjścia, no to w tym momencie też masz do dyspozycji i możesz ich tutaj używać, także bardzo fajna sprawa. Ale jeszcze masz tą typizację, więc od razu, jeżeli teraz zrobisz sobie hobbies, strzelam już nawet, nie idę w te funkcje od zera i dasz kropkę, to ci od razu ładnie podpowiada wszystkie funkcyjki, które mamy dla typu string. Nie mówię, że w czystej JavaScriptie też ci nie podpowiada, no niemniej jednak tutaj ta podpowiedź jest bardziej świadoma, a niekiedy w JavaScriptie ci nie podpowie, a tutaj masz tą typizację, dlatego pamiętamy o tym, żeby w TypeScriptie, jeżeli jest tylko taka możliwość, bo niekiedy sytuacja jest podbramkowa, ale jeżeli tylko możesz, żeby stosować typowanie, bo to jest dla Ciebie. Właśnie to jest po to, żeby Ci było łatwiej, dlatego no nie zaleca się na przykład używanie typu any, tak? I tyle. Natomiast no, tutaj też są sytuacje, kiedy no sorry, trzeba to będzie zrobić i co Ci mam poradzić na to? No, takie życie i z any trzeba sobie będzie niekiedy napisać kod. Następna rzecz i tutaj mamy sytuację, gdzie no jakby przewaga TypeScripta jest jednoznaczna i już nie ma o czym gadać. Aczkolwiek zaraz podejmiemy w JavaScriptie rękawice, to jest enum, typ wyliczeniowy, którego nie ma jako tako w JavaScriptie. I zaraz ktoś tu mnie tam zacznie mówić, jak to nie ma, symbolem możesz sobie zrobić klasą. No wiem, że mogę, ale nie ma enum. Enum jest w TypeScriptie. Dlatego mamy do czynienia z typem wyliczeniowym, bardzo ważnym. Jak ktoś z Was, szczególnie mówię do osób początkujących, gdzieś do tej pory lekceważył enumy, to bardzo Was proszę, żebyście się zapoznali z enumami. To jest bardzo ważny typ danych, czy też, dobrze mówię, typ danych. Sposób tworzenia w każdym razie ograniczonego zestawu danych, obiektów, jest bardzo, bardzo ważny. Daje nam ogromne możliwości,
pozwólcie, że zostawię je wszystkie już na nasze szkolenia. Natomiast no tutaj tylko zaznaczam, żeby nie lekceważyć tego typu, to nie jest ciekawostka. To jest na pewno coś bardzo, bardzo ważnego. No i mam na przykład takiego inama. Piszesz inam, print media, na przykład mam print media równa się cyk, cyk. I możesz tak, newspaper, mam nadzieję, że literówek nie porobię, hop. Newsletter. Już porobiłem? Tak, bo równa się napisałem, a ma nie być równa się. Newspaper, newsletter, magazyn jakiś, bach i nie wiem, Bóg. Czy od tej pory, jak ktoś ma obiekt typu print media, media, tak, ktoś sobie robi const, PM, to jest typu print media, to on może pracować tylko z tymi bytami, które tu zostały stworzone. Newspaper, newsletter, magazyn i book. Koniec. Nie możesz mu przypisać nic innego. No, okej, okay, są tam jakieś przejścia, bo na przykład mamy coś takiego, że do newspaper jest przypisana wartość 1. Jeżeli nie napiszesz nic dalej, to tutaj domyślnie jest przypisana 2. I to sobie tak po kolei leci. O, okej, chyba będę musiał naprawić, bo tam zakomentowałem przecinek, no i mu się popsuło. Tu ma być przecinek. Tak więc są też możliwości na przykład odwoływania się do tych obiektów po indeksach, zaraz pokażę jak. Ale ogólnie po to się robi inamy, żeby mieć do dyspozycji pewien określony zbiór bytów. Kierunek świata, kierunek wiesz, lewo, prawo, płeć, nie wiem, województwa. I na przykład masz województwo, nie wiem, śląskie, równa się, a tu piszesz jego powierzchnię. No wiadomo, no, pomijając ruchy gleby, raczej powierzchnia województwa się chyba nie zmienia. Nie wiem, nie jestem ekspertem w dziedzinie powierzchni województw, więc w tym momencie mamy sytuację, gdzie można przyjąć w przybliżeniu, że to jest stała. I mam wygodnie, że zawsze jak się odwołam do województwa śląskie tym inamem, to w jakiś tam sposób mogę się odwołać do tej stałej pod tytułem jego powierzchnia. Czy nawet coś więcej, bo ja tam mogę cały obiekt przypisać. I to jest fajne, bo nie muszę tego przechowywać w jakiś dziwny sposób, a co więcej, znaczy dziwny sposób, no to już jest dziwny sposób przechowania, ale tu chodzi o to, że jak napiszę kropka, to nie ma szans, że ja się pomylę. Bo jak zaczniesz sobie to śląskie pisać, wiesz, jako napis, to zaraz napiszesz z małej, z dużej, slaskie, śląskie, ślaskie, 1000 literówek, jeszcze w języku polskim. A jak masz inama, to jest kropka i koniec, i posprzątane. Dlatego inam między innymi jest taki ważny. Natomiast do później oczywiście mamy console log i tak jak mówię, no możesz się odwoływać, czy to w taki sposób, możesz też, jeżeli na przykład pobierasz dane skądś w postaci napisu, to możesz odwołać się po tym napisie i poprzez indeksowanie. Możesz podać wartość, tak? Czyli na przykład 3 odwoła się do magazyn. I tak dalej, możesz jeszcze inne rzeczy robić, no już może zostawmy to. Więc w tym momencie mamy takie coś, to co? Tam już chyba wszystko jest skompilowane, bach. No i mamy tam 3 magazyn, tak? Odwołałem się przed chwilą do wartości. No i teraz tutaj odkrywamy tą sekcję JavaScriptową, no i co ten biedny JavaScript na to powie, tak? No to co wam powiedziałem, że oficjalnie, czekajcie, teraz tu się troszkę przesuniemy, o, na JavaScript, oficjalnie w JS-ie nie ma inam. W JS oficjalnie nie ma inam. No ale co, jak jesteś programistą, programistką Java, musisz w tym pisać, albo chcesz, kochasz ten język, jak sobie tu poradzić? Są możliwości oczywiście, tak? Pierwsza sprawa, to możesz sobie zrobić po prostu obiekt. Const, tak pozwólcie, że będę robił niepełne tej namy, bo będę robił direction, no wiecie, direction to jest góra, lewo, prawo i tak dalej, a ja zrobię tylko górę i dół. Dopiszcie sobie sami, jak wam będzie przykazało to. No robisz sobie obieg i masz coś takiego, nie? Czyli jest up and down, hop. Tam left, right możesz sobie dopisać. Albo możesz, i tu już trochę wychodzimy do obiektowości, zrobić sobie klasę. Class direction, tak, direction 2, ciach, static up, czyli pola składowe static i robisz sobie obiekt direction, jakoś go tam opisujesz, nie? No, czyli wszystko się da, tak? Tutaj, jeżeli się tylko uprzesz, to nie mówię, że nie, no tylko wiecie, no znowu chodzi o to, tu nie chodzi o to, że wiesz, że no możesz sobie napisać, właśnie chodzi o to, że po prawej stronie nie muszę sobie pisać, że mam, że mogę tego używać, a tu muszę sobie napisać. Chyba, że ktoś powie, no nie, Krzysztof, ja wczoraj zainstalowałem sobie bibliotekę, jest taka fajna biblioteka tam XXX, tak, jakąś nazwę podasz, że mam inamy, no spoko, ale znowu, po prawej stronie nie muszę nic instalować, mam inam, siedzi, gotowe, możesz używać, możesz się go nauczyć na pamięć, wyhaftować sobie go, wydrukować na czole, masz go. A tu musisz właśnie coś jeszcze zrobić. Tutaj brakuje mi jeszcze w konstruktorze podania pola składowego, tak? Constructor name. Tak, i zróbmy sobie this name.
A nawet by chyba zrobił prywatne pole składowe, żeby już nikt się do tego nie mógł odwołać. Albo dobra, już nie będziemy kombinować, bo bym musiał to gdzieś tam wyżej deklarować. Okej, nieważne. Ważne jest to, że mamy ten direction. No, jest jeszcze inne podejście. Podejście z symbolem. Gdzie symbol, no, mam nadzieję, że mam do czynienia z osobami, które no coś tam z tego JavaScripta wiedzą. To jest taki byt, który jest unikalny w skali programu. Tak, czy jak sobie zrobisz byt symbol, to on już zawsze jest jeden, jedyny, unikalny. I jak go będziesz porównywać za pomocą równa się, to tylko wtedy będzie true, jeżeli porównasz go, jeżeli porównanie będzie się tyczyło referencji, która na ten byt wskazuje. I to nam troszkę podbija tą inamowość właśnie, tą wyliczalność, to zrobienie czegoś takiego, jak było po prawej stronie. No ale też, no jednak nie wygląda to aż tak przyjemnie. Tylko żeby to zrobić, to muszę wrócić do obiektu. To sobie wyrzucimy, bo tylko będzie mi się pamiętało pod nogami, co tutaj się dzieje. No i robisz sobie teraz tak, object freeze, czyli robisz sobie immutable object. Jeżeli chcesz posłuchać więcej o freeze i nie o tym raperze, tylko o tym freeze tutaj, co jest. I jeszcze poznać parę innych metod, które występują gdzieś tam na moim, znaczy, które właśnie są tutaj w temacie niemutowalności, to zapraszam na mój kanał na YouTubie w playliście JavaScript, poszukaj sobie filmów na ten temat, bo jest. Pod koniec będę pokazywał, gdzie to w ogóle szukać. Mamy object freeze, i mamy obiekt niemutowalny, mamy left i robisz symbol, bach. No i oczywiście symbol ma jeszcze jakiś opis, tak? On już nie jest tak ważny jak to, że stworzyłem sam obiekt symbol. No tu już widzicie, mnie poniosło i już wszystkie kierunki pojechały, więc left, up, down i right. Tak sobie to ogarniemy. Right. I mamy up. I mamy down. I mamy right. Więc w tym momencie mamy direction 3 i robimy sobie const, mamy sobie dir, robisz sobie, no i faktycznie możesz pisać direction 3, no wiecie, numeruję sobie te typy, więc dlatego direction 3. Kropeczka, wybierasz ładnie, co cię interesuje. Jak chcesz teraz przyrównać sobie dira, chcesz sprawdzić, czy dir jest down, to musisz napisać dir 3 równa się, no i właśnie napisać direction 3 down. To równa się tylko ci pomoże, bo tylko tak mogę sprawdzić, czy jakaś referencja wskazuje na symbol i czy to jest właśnie ten symbol, bo symbol jest jeden, jedyny w całej aplikacji i tylko w ten sposób to możemy identyfikować. No więc zrobisz takie coś, mówimy teraz o JavaScriptie, znowu wyrzucasz do jakiegoś innego modułu, types albo coś takiego, może enums, aczkolwiek tu bym nie używał takich aż bardzo słów kluczowych, aczkolwiek w JavaScriptie enum to nie jest słowo kluczowe. No i możesz sobie to importować i używać, więc nie ma, że się nie da tak, przez nogę i mogę, ale jednak po prawej stronie wygląda to znacznie bardziej elegancko. No więc widzicie, tak to działa i teraz przechodzimy dalej. I tu po drodze mamy parę jeszcze takich wrzutek na szybciutko, które pozwolą nam zobaczyć kolejne możliwości TypeScripta. Poczekajcie, wezmę to sobie tutaj przysłonię. O, na przykład są unie. Tak, są unie, czyli możesz zrobić coś takiego. Const, przepraszam za używanie nazw funkcji niezgodnie z jakąś konwencją, ale nie chcę tracić czasu na piękne słowa. X number, możesz napisać, że jest number lub string. Y number lub string. To jest unia. Pipeline operator, czy tam operator lub bitowe, czyli też pionowa kreska. Mówi ci, że x może być od teraz number albo string, czyli albo są mogę liczbę przekazać, albo napis. I podobnie z y. Podobnie możesz ogarnąć w typie zwracanym number, string. No tutaj też trzeba zrozumieć kompilator, że jeżeli teraz sobie nagle zrobię return x plus y, no to musicie zrozumieć, że kompilator trochę się pogubił, bo on nie wie, to co ty w końcu przekazujesz, liczbę z napisem, dwie liczby, same napisy, weź no mnie tu jakoś poprowadź, bo ja sobie już nie radzę, już za dużo. Tłumacz w tym momencie. No więc trzeba tu już mu pomóc, tak? Trzeba sprawdzić, czy ten type of x-a jest równy number. I to jest oczywiście przykładowe sprawdzenie, możesz sobie sprawdzać, co ci się podoba, tak? Ja sobie akurat sprawdzę, że jak to są po prostu dwie liczby, to tak, chcę po prostu je ładnie zwrócić w taki sposób, jak pokazuję. A jeżeli nie, to po prostu chcę zrobić x to string i jeszcze dodatkowo to uppercase plus y to string to uppercase. I niech tak będzie. No więc mogę stosować unię, no ale później też kompilator, trzeba zrozumieć, trzeba mu pomóc. W ogóle mamy coś takiego jak literal types, także już tutaj idziemy sobie bach niżej. Unię plus literal types. Czyli że możesz zrobić coś takiego. Nie wiem, czy jak skopiuję te funkcje, to coś mi to przyspieszy, czy jednak wszystko będę przerabiał. Niech to będzie na przykład do operation. Do operation.
No i teraz sobie chcesz zrobić operację już teraz typowo na liczbach, więc mamy x number, y number. Hop, i zwracamy sobie, no chyba number, tak, skoro chcę robić operację na liczbach. I teraz sobie definiuję, jaka to jest operacja, ok? Piszę sobie operation i chcę napisać tak, że albo ktoś może podać add, albo sub. Jak poda add, to dodajemy, a jak sub, to odejmujemy. No ok, no więc teraz co? Tutaj ciach i klasyka gatunku switch. Switch teraz, jeżeli operation będzie. Cyk, i tu masz już podpowiedzi. Jeżeli to jest add, no to return x plus y, bach. Jeżeli sub, zależy, czy będę po subtract jechał, czy sub jako trzy literki i koniec, no to będę robił odejmowanie. Zauważcie, że kompilator rozpoznał, że to są jedyne możliwości, nie pluje się w switchu, a gdzie jest default, gdzie jest ścieżka zapasowa, on już kuma. Czyli możesz nawet takie głupie napisiątka sobie poustawiać i twierdzić, co chcesz robić, tak? Proszę, podpowiada ci. Podpowiedź ci add, hop. I log. A poniżej te, abym poprosił, ups, chyba sobie wyszukiwanie włączyłem. A poniżej te, abym poprosił jednak odejmowanko. I gotowe, nie? Aczkolwiek powiem wam, teraz kiedy już mamy tę wiedzę, którą mamy, ja bym tutaj jednak walił inama właśnie. To jest typowy przykład, gdzie ja bym dawał inama. Co prawda kompilator im podpowie, że no, add musisz dać, sub. Tutaj można by sobie posprawdzać, czy wielkość liter ma znaczenie. No ma znaczenie. Nie wiem, no ja jestem nauczony też troszkę z innych języków programowania, że inam to inam. Towarzyszy mi od C++a po dzisiaj, no więc jakby inam, jeżeli tylko jest dostępny, to jest właściwie w takich miejscach jak tutaj. Idziemy dalej. Mamy też słowo kluczowe type, tak? A więc lecimy sobie cyk, ctrl V. Mamy type. Czyli szczególnie właśnie przydaje się w uniach. Jak zaczynasz sobie pisać tutaj number lub coś tam, lub coś tam. Ja tych pipeline operatorów mogę wstawić jeszcze 10. Lub coś tam i tak dalej. No to w tym momencie, żeby się nie namęczyć, to możesz sobie napisać type num str na przykład, nawiązując do tego, co mam wyżej, number lub string. No i w tym momencie od tej pory jeszcze tylko poczekajcie sobie num str lit od literal, tak? I tutaj będzie number string. Nie wiem, po co to zrobiłem, żeby wam pokazać, że można, tak? I teraz mogę sobie zrobić cons action 2 ciach i po prostu piszesz sobie num str, tak? Czyli on już wie pod spodem, że ok, od teraz to jest number lub string, tak? Dwukropek num str. Nie wiem, czy zauważyliście, ciągle gadamy o typach, TypeScript. Taki typ, teraz unia typów, za chwilę coś znowu z typami, wychodzimy z postaw, idziemy dalej. To jest taki przegląd możliwości. No i tutaj znowu trzeba pomóc naszemu kompilatorkowi i mu powiedzieć, słuchaj, x to jednak jego typ to będzie number. I typ y to będzie number, tak? O, jeszcze napiszesz mi tutaj number. No i jeżeli tak też będzie, to robimy return x plus y. A jak nie, no to znowu coś tam muszę wymyśleć. To może teraz interpolation, string interpolation, żeby nie było, że nie działa w TypeScriptie. Działa, ups. Tylko na pewno nie w takim zapisie. W takim lepiej. Więc jak widzicie, znowu wszystko do przodu, tak? Coś tam, aha, nie wywołałem tej funkcji. No to action 2, Adam 10. Takie coś mamy. Mamy to zwrócić, więc vloga, hop, Adam 10, konkatenacja, no bo nie wszystko było liczbą. Możesz w ten sam sposób sobie zrobić type person, który wcześniej gdzieś tam nas prześladował gołym name'em i surname'em, czy age'em, już nie pamiętam, a to niech będzie age, bo się krócej napisze. I od tej pory możesz sobie pisać na przykład const Adam, pyk, ma być typu person, równa się i piszesz name, Adam i age, nie wiem, 30. Ewentualnie opcja domyślna, że nie musi być age'a, wszystko to ci działa. Więc można sobie to w fajny sposób robić. Możesz typizować funkcję przekazywaną jako argument. Tutaj, no, to u mnie w tym opisie nosi nazwę function callback. Ja jednak wolę nazywać to higher order function. Jakoś tak brzmi fajniej. Może poniżej, żeby... O, te gwiazdki nam fajnie się tutaj kończyły. Co jeżeli potrzebujesz nagle do funkcji do operation przekazać funkcję? Czyli masz jakieś dwie liczby, x number, y number, cyk, i chcesz funkcję przekazać. Znowu, operacja
typujemy, no, możemy wprowadzić typizację danych nawet na potrzeby funkcji. A więc mogę określić, dobra, słuchaj, ja chcę tutaj jako argument trzeci, bo dwa pierwsze to są dwie liczby, przekazać funkcję, która symbolicznie, czy też do której symbolicznie będzie referować operation. I ta funkcja, słuchaj, ona ma mieć argumenty typu number, może żeby, nie że nie może być, tylko żeby nam się fajnie na to patrzało. Czyli żeby nam się to odróżniło, o, w ten sposób. Czyli, że tutaj jest argument w tej funkcji pierwszy typu number, drugi typu number i ona ma zwracać number. Więc tu określiłem, jakiego rodzaju funkcję oczekuję, że będzie przekazana jako argument. No oczywiście cała funkcja chce, żeby zwracała number, no i teraz tylko robię return. Nawet nie musiałbym, poczekajcie, troszkę to ogarniemy, żeby jakoś to napisać w jednej linii. Tu jest number, dobra, i teraz tak. Hop, po co pisać nawiasy, jak nie trzeba, tak? Krótka logika, tylko żebym to dobrze poprzenosił. X, operation, x, y, o. No, pluje się, że tą strzałkę tu przyniosę. Ojejku, no to tak zrobimy, o. No i mamy, i teraz mamy znowu typizację na wysokim poziomie, bo muszę dać liczby i funkcję, którą napiszę, nawet za pomocą arrow function, ona musi, czy też jest gotowa do tego, żeby pracować na liczbach, tak? Czy ja nie mogę nagle sobie wyskoczyć, nie wiem, to uppercase, o co chodzi, ale mi nie podpowiada, nie? Już jedno, że napisałem to z błędem, drugie, że no nie zadziała ci, kurczę, no. Ponieważ to ma być number, tak? Nie może być inaczej. Więc w tym momencie znowu typizacja na bardzo fajnym, wysokim poziomie w tych callbackach, czy tak jak mówię, no higher order function mi się ta nazwa ta troszkę bardziej podoba. Więc znowu, następna sprawa, programowanie obiektowe, czyli w pierwszej kolejności to, co chciałem Wam porównać, to kwestie związane z typami prymitywnymi, z takimi podstawowymi typami, różnice, które są, no widzicie, że no tak, na przykład czasami robię porównanie Pythona i Java, i Javy, czy na przykład na moim YouTube też takie były pojedynki języków, no to tam jakby wiecie, jest to mniej więcej na tym poziomie, albo jak w moim poprzednim webinarze, czy tam dwa webinary do temu robiłem porównanie Pythona z JavaScriptem, gdzie wiecie, siadły na sobie dwa języki, które są typowane dynamicznie, no to wiecie, no trzymały poziom, dyskusja była równa, a tu widzicie, aż człowiekowi się chce zjechać na prawo, I mów mi jeszcze tak, bo tutaj są niesamowicie fajne rzeczy, które pozwalają nam naprawdę ten kod zrobić piękniejszym, ładniejszym, wygodniejszym. No ale cóż, ja się z Wami umówiłem na webinar, że będzie trwał godzinę, więc jest 5 minut, które powinienem przeznaczyć na mowę końcową. No chyba, że teraz jest 17 osób, które mnie słuchają. Przynajmniej 15 napisze mi, że chcę dalej. Także czekam. Czy chcesz, żebym kontynuował? Czy mam sobie już iść i nie mówić dalej dzisiaj nic? Dwa, liczę, trzy. No, na razie trzy osoby, cztery, pięć, sześć. Ciągle mało. Czyli już nie chcecie mnie słuchać. Sześć osób, siedem. No, siedem osób. Poczekam jeszcze 10 sekund. Osiem, dziewięć. Ej, co to jest ej? Bo nie wiem, co to jest ej. Więc napisz mi, czy masz jakąś uwagę do mnie, czy chcesz, żebym kontynuował. 9. Dalej, proszę. No dobra, jeszcze z dwie osoby, no bo już jednak dużo osób chce, a jednak chcę, żeby tam jakaś połowa przynajmniej była zainteresowana. I już. Jak ktoś nie umie obsługiwać czatu, jest na dole, na środku, pisze czat. Dlatego byłoby miło, żeby to jeszcze napisał. Zawsze mnie to dziwi. Mamy, ile to jest? 17 osób, odpisuje 9. No ale cóż, ja chyba tego już nie zrozumiem nigdy, jak to działa. No dobrze, jest jednak jakaś większość, która chce mnie posłuchać, to już nie będę Was tutaj trzymał w niepotrzebnej, dziwnej niepewności. No to jeszcze z 15 minut pociągniemy i będziemy sobie to kończyć. Natomiast no oczywiście o tym wszystkim mówię u mnie na szkoleniach, to jest przekrój, tam rzeźbię temat bardzo dokładnie. To jest tylko przekrój. No więc klasy, programowanie obiektowe. Kolejny taki duży temat, który nasuwa się na porównania. Już sobie tu zjeżdżam. Programowanie, no tam tak wiecie, wcisnę. Programowanie obiektowe.
Hopsasa. I tutaj też sobie to wciśniemy. No dobrze, zaczynamy od równego podziału. O. No jak to jest z tymi klasami w JavaScriptie? No okej, okay, nie będę robił podziału równomiernego, no bo klasy w JavaScriptie, że tak powiem, to co napiszę w TypeScriptie, to w JavaScriptie, no nie tyle, że można napisać jeden do jednego, ale wyciągnę wam, o, po prawej stronie będę pisał, mówił, o, tak masz w JavaScriptie, a potem to upiększymy do TypeScripta. W ten sposób myślę. No bo jednak klasy w JavaScriptie są bardzo proste w swoim zapisie. Szkoda czasu troszkę na to. No to róbmy klas. To co tam nie było dzisiaj? Product nie było. Jak zawsze pojawi się problem prowadzącego, że mi się nazwy w pewnym momencie skończą. Jak robimy sobie klasę w JavaScriptie, no to możemy zrobić constructor, możemy zrobić name, możemy zrobić surname, tak? No i mamy coś takiego w JavaScriptie jak składniki prywatne, że możesz sobie zrobić hashtag name, hashtag surname. Wiecie co, no jednak mój misterny plan się nie udał, bo przecież TypeScript tej składni nie rozpozna. Także już nie będę kombinował, tylko idę na chwilę do tego JavaScripta i nie będę się tutaj już cackał z tym. No więc tak możesz sobie pisać w JavaScriptie. No oczywiście później tylko robisz this, name równa się name, this, surname równa się surname. No już chwała za to, że mamy do czynienia z możliwością robienia prywatnych składników w JavaScriptie, bo nie zawsze to było takie oczywiste w tym języku programowania, bo to weszło tam kilka wersji temu do tyłu. No oprócz tego możesz sobie robić jakieś tam funkcje składowe, metody składowe, czyli na przykład, nie wiem, info, tak, ciach. I tutaj zwracamy jakieś tam info, oczywiście odwołanie do disa. Nie musisz robić też składników prywatnych. Nikt ci tego nie każe robić. Często się robi tak, że się nie robi składników prywatnych z tego powodu, że te klasy w JavaScriptie, one mają taki charakter, żeby na przykład coś pobrać w ramach REST API i szybko komuś to udostępnić. Więc robienie składników prywatnych to się mija z celem. Ale pamiętajcie, że JavaScript to nie jest tylko React, tak, i frontend, tak jak myślą niektórzy, ale na przykład to są aplikacje serwerowe, gdzie ta prywatność, ta enkapsulacja się przydaje. Więc w tym momencie to nie jest jakaś ciekawostka, tylko fizyczne zrobienie składników prywatnych. Tym bardziej, że tak mówię, kiedyś różnie z tym bywało i nawet na moim szkoleniu pokazuję inne możliwości, jak robić składniki prywatne, jeżeli nie mamy możliwości zrobić czegoś takiego, no bo nie wszyscy piszą na naszym standardzie JavaScripta. Tak? Jest kupa rozwiązań, które na przykład ciągle piszą w ES6, tej czystej takiej pierwszej po tych dużych zmianach i co? No i tam nie ma hashtaga, tak? I co masz zrobić? No ale już wracając do języków i do porównywania, oczywiście TypeScript raczy nas lepszą w tym temacie konstrukcją. Po prostu piszesz private name string, private surname string, a więc masz słowo kluczowe private, masz słowo kluczowe public, masz słowo kluczowe protected do dziedziczenia. No pomimo, że pisze by constructor, to zaczyna to przypominać te języki właśnie a la C-Sharp na przykład. Tak? Mamy oczywiście typizowane metodki, a więc jest info, cyk, zwracamy string, tak? I tutaj return, no i tutaj pozwolę sobie zgapić to, co mam po prawej stronie, bo to oczywiście zadziała, ciach. Okej, prawie zadziała, bo hashtaga muszę usunąć tu i tu. Więc znowu ta typizacja wybrzmiewa, tak? Jest to bardziej wygodne. Później jak robisz obiekty tej klasy, tak? const.pl równa się new product, product. Tak, piszemy tu jakiś produkt, a w ogóle zrobiłem produkt, który ma imię i nazwisko. Musicie mi wybaczyć, bo jakby tu już chodzi o to, żeby się nazwę klasy powtarzał. Więc jak już będzie produkt z imieniem i nazwiskiem, takie mamy produkty na tym spotkaniu dzisiaj. Później jak sobie to wszystko ładnie piszesz, masz info, podpowiedzi syntaksu, znowu od razu wiesz, że to jest napis, że możesz coś z tym zrobić, napisowego. Więc znowu bierze nam typizacja danych. Następna sprawa, możesz sobie robić składniki, które są tylko read-only. Czyli nie chcesz, żeby one były modyfikowalne. No i tutaj już w JavaScriptie teraz trzeba pokombinować. Tak? A tutaj po prostu masz read-only, no i nara. Nie wolno ci zmodyfikować, jak napiszesz pr, o ile by to nie było private, .name równa się Zosia. Jeszcze dziwniej się robi, bo podobno na imię Zosia. No to w tym momencie nie da rady, nie możesz nic przypisać. Więc jeżeli takie coś ci jest potrzebne, a często może być ci potrzebne, no to właśnie tak to się zadzieje. Kolejna sprawa. I tu już jesteśmy po stronie TypeScripta. Klasy abstrakcyjne. Klasy abstrakcyjne. No tych nie ma w JavaScriptie.
klasy abstrakcyjne, aczkolwiek no, są ludzie, którzy to w jakiś sposób znowu symulują, imitują. Klasy abstrakcyjne. Więc przypomnę tylko, że klasa abstrakcyjna to jest taka klasa. O, abstract. Tu jest po prostu słowo kluczowe, tak? Abstract class. Shape, która posiada w sobie metody abstrakcyjne i później klasa, która ma po niej odziedziczyć, musi te metody przesłonić. No taka konstrukcja programistyczna. Może nie będziemy dzisiaj mówić, po co ona jest, aczkolwiek też bardzo ważna. Więc mamy protected xNumber, robisz sobie konstruktor. On już ładnie zajmuje się inicjowaniem pola składowego x. I mamy dwie metodki abstrakcyjne. Calculate area. Cyk, zwracamy number, piszemy same nagłówki. I calculate perimeter. Taka klasyka gatunku. Perimeter. No i w tym momencie mamy klasę na przykład square. Ona rozszerza przy okazji dziedziczenie w TypeScriptie na podobnym poziomie. Shape, hop. No i musisz sobie dostarczyć. Calculate area, dobra. Tutaj robimy tylko jeszcze konstruktor. Wywołujemy, mamy tu x number. Wywołujemy x superem, czyli inicjujemy część bazową. No i tam mamy policzyć pole, no to this x. Pole to jest do potęgi drugiej. A perimeter, no to jest tam return this x razy 4. Tak to działa. No i masz typową konstrukcję, znaną ci znowu z Java, z C-Sharpa, klasę abstrakcyjną z Pythona, aczkolwiek w Pythonie to nie jest takie proste, że tak powiem. W JavaScriptie robisz klasę abstrakcyjną, tak jak w tych językach, które nie mają klasy abstrakcyjnej. Czyli robisz sobie class shape, robisz sobie constructor, oczywiście o typizacji możesz tylko pomarzyć, co najwyżej możesz sobie hashtaga strzelić, żeby to było prywatne, jak tam chcesz. Protected raczej też ciężko zrobić. No i znowu masz calculate area. No i co? No jeżeli ktoś spróbuje wywołać z poziomu shape'a tę metodę, no to go tu potraktujesz błędem, tak? Nie wiem, not implemented, czy może abstract method napiszmy, o. Czy not implemented, not supported, jak tam sobie ktoś umyśli. Calculate perimeter podobnie. No i później robiąc czyste dziedziczenie, tak? Class square. Extend, shape, cyk, no i przesłaniamy, tak? Ten konstruktor sobie, to w ogóle wszystko sobie skopiuje, no będzie mi szybciej to napisać, hop. Tak, więc tutaj tylko napiszemy sobie super x, a w tym momencie no już coś trzeba ogarnąć, tak? Czyli w przypadku pola, o ile moja matematyka dobrze pamięta, to jest coś takiego, w przypadku perimetra to jest coś takiego. W ogóle taka fajna ciekawostka, co on jeszcze kmini, że ma coś tu zwrócić, czy jak? Return is not to type never. Okej, okay, on chyba jeszcze nie kumarzy z JavaScriptie. Ale dobra, zostawmy go na chwilę, chyba że coś tu popsułem, to zaraz będziemy sprawdzać. O już, okej, okay, zaraz zobaczymy. W każdym razie, bo mi ucieknie i wam nie powiem w końcu. Bardzo fajną rzeczą jest, tylko to tak wiecie, hobbystycznie. Powiedzieliśmy sobie, że TypeScript kompiluje ci język do... kompiluje ci TS do pliku JS. I on tu jest. I ty możesz w niego spojrzeć. No trochę zrugałem, tak, że jak to w generatorach kodu bywa, nie zawsze to wygląda ładnie i przyjemnie. Ale jak sobie dobrze skonfigurujesz kompilator w pliku tsconfig.json, to może być jakaś taka forma nauki JavaScripta dla ciebie. Że na przykład, nie wiem czy o wszystkim dzisiaj powiemy, no ale na przykład jak kompilator TypeScriptowy widzi implementowanie klasy abstrakcyjnej. Bytu, którego nie ma typowo w JavaScriptie. No akurat kiepsko widzi, no bo co? On olał po prostu funkcję calculate area i perimeter. Więc dlatego trzeba uważać i oczywiście sobie dorobił w square. Trzeba uważać, no bo kompilator też patrzy, żeby optymalizować kod. No ale jest kupa takich pojęć, nie wiem, interfejs na przykład, dekorator, o których tu dzisiaj nie powiemy, no bo to wychodzi poza zakres tego dzisiejszego spotkania. Gdzie, tak wiesz, z ciekawości czystej, zajrzyj sobie, co tam ten kompilator powymyślał, jak on to ogarnął, jak on to zrealizował, bo może faktycznie musisz coś pisać w JavaScriptie, potrzebujesz taką funkcjonalność a la TypeScriptową, z jakiegoś powodu nie możesz tego TypeScripta użyć, to też jest jakaś kopalnia wiedzy, no może nieoptymalna, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, to już chyba wybrzmiało jasno z tego, co powiedziałem,
ale zawsze jakaś jest. Więc jak się czegoś nie ma, to fajnie się cieszyć z tego, co się ma, tak? I tyle w tym temacie. Muszę sprawdzić, bo coś mi tu podkreśla, czy ja coś nie ogarnąłem, czy coś jeszcze, czy mi to działa, dobra? I już. Także cons SQ new square 11 i sobie, oj, cons ma być. I sobie piszemy, oj, ciągle nie w tę stronę, console log SQ kropeczka calculate area calculate perimeter, cyk, bach i hop. Nie, wszystko dobrze. Widocznie podczas kopiowania, wklejania coś sobie ubzdurało. No czasem tak małe pstorm, co zrobić? Trzeba mu dać chwilkę, on w końcu to ogarnie. Może przy kolejnym uruchomieniu już. Nie będziemy teraz przecież na tym siedzieć, bo to nie jest temat dzisiejszego spotkania. Następna sprawa, no to interfejsy. Interfejsy i one dominują użycie w TypeScriptie. W sensie są często używane w TypeScriptie. Więc też będziemy bardzo, bardzo często z nich korzystać. I tego też nie masz w JavaScriptie. Czyli, żebym się nie pomylił, bo nie wiem, jak tam powiedziałem w końcu, że w TypeScriptie są, w JavaScriptie nie ma. Więc interfejs to jest taki byt bardzo często, na przykład na takim poziomie jak wy dzisiaj, że usłyszeliście wcześniej o type. Nie, że pojawiło się gdzieś type, że możesz sobie w type określać jakieś gotowe struktury obiektów. O, no gdzieś to było wyżej. Zwolnijcie mnie z tego, że teraz tego szukam. Ale było tam dzisiaj, tak? Type person. I pisało się, że person ma mieć name albo surname. Prawda? I w tym momencie wierzę interfejs, który de facto jest czymś takim samym, nie? Też masz jakby, że pisze, dobra, ma być name string i chce mieć age number. Jednak jest subtelna różnica i to jest często taka różnica, może troszkę przyzwyczajeń. Uznaje się, że interfejs, jakby, jak i też tego, co się później wykorzystuje. Ciężko mi dzisiaj, na tym etapie dyskusji, udowodnić, że interfejs jest bardziej elastyczny. No, będzie ciężko, no bo nic nie wiemy jeszcze w sumie. Ale powiem tak, interfejs jest taki bardziej obiektowy, bardziej ma charakter obiektowy. Można go użyć w tych wszystkich konwencjach obiektowych. Bardziej właśnie przypomina swoim użyciem to, co spotykacie właśnie na przykład w Javie czy w C-Sharpie. Ale to nie do końca jest jeden do jednego byt, który tam występuje. Bo on ma jednak swoje znaczenie. Troszeczkę inny. Ja nie mówię, że to jest jakaś diametralna różnica. I to powoduje, że interfejs osobie, która tu przychodzi z Java albo z C-Sharpa, traktuje już fajnie w swojej głowie, ma pewne pojęcie, jak to działa. I okej. Ale też nie do końca może tego używać wszędzie jak tam. Czy też może... To jest ciężkie, żeby to tak bardzo rozdzielić, wiecie, bo to jest subtelna różnica. Ja nawet nie potrafię jakoś słowami określić, że jak będziesz już tym C-Sharpowcem czy C-Sharpowczynią, javistką, javistą i zaczniesz używać interfejsu w TypeScriptie, to myśl takie, no jest taka delikatna różnica w użyciu, nie jeden do jednego jest to byt z tych języków, ale bardzo podobny, więc właśnie chociażby dlatego, stosując pewne nawyki z języków backendowych, a dużo osób pisze full stacka, przechodzi z backendu do frontendu, to będzie bardziej naturalne. I tak jak mówię, później z racji tego, że no jest to jednak byt bardziej proobiektowy, w sensie proprogramowanie obiektowe, nie obiekt javascriptowy, tylko programowanie obiektowe, będzie większa pula jego wykorzystań. No to już niestety muszę pokazywać na konkretnych przykładach i to się dzieje podczas naszych szkoleń. Natomiast tutaj pokażę tylko tyle, że jakie są użycie interfejsików i tu już będziemy powolutku zmierzać do końca, no bo tyle udało się zrobić, reszta w innych miejscach ze mną. Name, age, możesz sobie określić info, string, a więc mamy takie coś, mamy name, mamy age, mamy info, czyli każdy byt, który będzie ten interfejs, no właśnie, który będzie tego typu interfejsowego, bo już widzicie, miałem na końcu języka, który będzie ten interfejs implementował. I to jest taki pierwszy moment, że javistka czy javista C-Sharp, no ludzie od C-Sharpa, że wy wiecie, że macie implementować interfejs, tudzież go rozszerzać, kiedy inny interfejs ma go rozszerzyć, a tu masz coś takiego, s2.student, czyli to jakby jest kolejny typ. I teraz, jeżeli sobie dasz coś takiego, to jeżeli teraz spróbuję to skompilować, nie wiem, czy on... A, dobra, bo ja zacząłem pisać, widzicie, w pliku javascriptowym. Muszę czym prędzej wrócić do pliku typescriptowego, oczywiście. O, to nawet nie muszę kompilować. Jest ten błąd, że... Słuchaj, jeżeli ty masz być typu student, to bardzo cię proszę,
ale miej w sobie name age, dobra, czyli name Jacek, age 20, czy tam 29 mi się napisało, i proszę cię, weź zaimplementuj sobie metodę. No i wiecie już, bla, ok? Żeby nie wchodzić w szczegóły. I to są te różnice, że jak ktoś tu patrzy tak z punktu widzenia na przykład Javy, nie? Ja powiem, no tak, w Javie faktycznie no nie ma czegoś takiego, że ja mogę wymusić interfejsem pola składowe, tam są tylko metody. No a tu właśnie jest to, nie? Że to jest podobne, ale jednak nie to samo, ale jednak w kluczowym momencie jest bardzo podobne i trzeba tego używać. Innymi słowy, jeżeli po dzisiejszym spotkaniu masz dylemat, czy używać type czy interface, to zawsze rób interface, po prostu. Bo będzie mniej miejsc, w których się niemiło przekona, że no jednak interfejs nie zadziała na przykład. Także tak to tak to wygląda. No dobra, lecimy dalej. Jeszcze mam tu jedną rzecz, na przykład interfejsem, i to jest takie już nawet podobne do innych języków programowania, ale interfejsem możesz też określać postać funkcji. Możesz określać postać funkcji. No i teraz będziemy sobie chcieli to zrobić. Interface add function. I mówisz tak, słuchaj, ten byt, który będzie określany takową funkcją, to ja bym chciał, żeby on reprezentował funkcję, czy inaczej, byt, który będzie typu takiego jak add function, to będzie miał argument number b number dwukropek number. Czyli, że w ten sposób określiłem, że jeżeli teraz na przykład chcę zrobić add event dwukropek add function, to ten add event musi być funkcją, która przyjmuje dwa argumenty, n1 i n2. No co więcej, to muszą być argumenty typu number, bo tak zostało wymuszone to w interfejsie. I że ma zwracać number, no i później to już wiadomo, no nie wiem, skoro add, no to chyba jakieś dawanko nas tu czeka. I to jest właśnie to, nie? Że tu interfejs nawet ci potrafi nagłówek funkcji ogarnąć. Więc jest to wszystko bardzo fajnie uporządkowane. No i w taki właśnie sposób zakończyliśmy tę dyskusję. Dyskusję na temat porównania języków. No tak jak mówię, jest to dla osób początkujących i tak wydaje mi się, że troszkę tu wyszedłem poza konwencję osoby początkującej, no ale przynajmniej jak będziecie się uczyć kiedyś dalej tych rzeczy, to zawsze możecie tutaj wrócić. I tyle. To na początek bardzo proszę na czacie, czy Wam się podobało, czy nie. Także czekam na informację, czy jest ok, czy wszystko w porządku. Ok, fajnie, cieszę się, że przynajmniej jedna osoba. Ok. Okay. Może ktoś wypowie się z osób, które tutaj są, że tak powiem, spoza szkolenia, bo na razie no to osoby, które są na szkoleniu, i też fajnie. Nie przejmuj, że się spóźniłeś, bo to jest nagrane, także tak to wygląda. Ale co mam skompilować do JS-a? To się samo kompiluje komendą. Tutaj masz, jak już masz zainstalowanego TypeScripta, to po prostu, o tutaj, może dobra, jestem w tym momencie w miejscu, gdzie jest pliczek app1.ts, więc równolegle do pliczku app1.ts, kiedy mamy ts.config.json, kiedy mamy zainstalowanego TypeScripta, po prostu robimy npx tsc i to jakby to jest koniec, on ci kompiluje i nara, a możesz sobie zrobić dash v, czyli tak zwany watch mode, i on w tej chwili nasłuchuje zmian w tym pliku. Tak jak ja to miałem przez całe spotkanie. Dzięki temu na bieżąco, jak coś sobie pisze, to błędy albo brak błędów jest tutaj monitorowany. Gdybym teraz sobie zrobił cyk, on to przekompiluje. A, dobra, średnik akurat go nie boli. A jak mu zrobię tak, o, no to zaczną się tutaj pojawiać błędy. No i tyle. Więc tak się kompiluje. Oczywiście później robi się z tego pliczek app.js i kiedy chcesz go użyć gdzieś na jakiejś platformie docelowej, to ten pliczek app.js kopiujesz. Czy Michał M. dostał odpowiedź na swoje pytanie? Napisz mi tak albo nie, żebym wiedział. I Michał M. rozpoczął faku, tak? Więc czekam.
Liczę sobie w głowę do 10, jeżeli nikt nie ma żadnych pytań, przechodzimy do części końcowej. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to może się pytać. I już. No, więc jest cisza, a więc czas na... A jak zrobić plik app.js? No, tak jak właśnie przed chwilą Ci wytłumaczyłem. On się zrobi po wydaniu tej komendy. Ten plik się automatycznie generuje na podstawie kodów w TypeScriptie. Właśnie na podstawie kompilacji. Kompilacja polega na tym, że z kodu napisanego w języku TypeScript przechodzimy na kod JavaScriptowy. Więc można odpowiedzieć precyzyjnie, aczkolwiek lekko bezczelnie, samo się robi. I tak to wygląda. Dobrze, w takim razie skoro nie ma żadnych innych pytań, no to ciach, końcóweczka. A więc tak jak powiedziałem, dzisiejsze spotkanie jest nagrywane, a więc zaraz Wam pokażę, gdzie to znaleźć. Dobra, po kolei, żebym o wszystkim powiedział, bo zapomnę połowę rzeczy. A więc tak, po pierwsze dostaniecie tą prezentację, na którą teraz patrzycie. A więc kod naszego spotkania, tu będą dwa linki, na GitHuba to będzie tam ładnie wrzucone, JavaScript osobno, TypeScript osobno, żeby sobie wygodnie osobno to pobrać i się tym bawić, więc to będzie. Następna sprawa, ciach, gdzie mnie znajdziesz, to są wszystkie moje rzeczy i warto się im przyjrzeć, bo cyk, już tutaj pokazuję, to są te rzeczy. No okej, Facebook prawdopodobnie wiecie, no bo tam większość rzeczy znajdujecie o mnie. Warto śledzić, bo tu się pojawiają różne moje inicjatywy. YouTube to, gdzie zapraszałem Cię w kółko i mówiłem, mam playlista, w tych playlistach znajdują się różne tam Javy, JavaScripty, Pythony, wszystko to, z czego prowadzę szkolenia. No i kanał się rozbudowywuje. Newsletter, na który możesz się zapisać, możesz sobie co tydzień dostać informacje na temat różnych rzeczy. Ostatnio skupiałem się na machine learningu, no bo w najbliższy czwartek, 1 czerwca, rusza nowa grupa, która będzie się ze mną uczyć machine learningu, data science w Pythonie. Natomiast, chociaż ostatnio już chyba logery wjechały. Natomiast teraz już będę robił bardziej multitematyczne rzeczy, no bo to była taka próba przygotowania osób do tamtego tematu, który się pojawia. No i wreszcie jest moja strona. I na niej moim zdaniem dzieje się najwięcej. Dlaczego? Po pierwsze, jak wejdziesz na główną moją stronę, tutaj wchodzisz sobie kmpodnas.pl, tak? Nic nie musisz więcej wpisywać. Na samym dole, no dobra, w połowie, nie na samym dole, jest tablica ogłoszeń. I tu znajdują się po pierwsze grupy, które ruszają, kursy, które ruszają, ale po drugie znajdują się mini promocyjki. Tutaj na przykład jest lekcja Python, która będzie sobie w najbliższy czwartek, już tam ominął mi to, która będzie sobie w najbliższy czwartek o godzinie 22:00. I ona na przykład nie kosztuje tyle, co zawsze, tylko na przykład 65 zł kosztuje. Brutto oczywiście, tu zawsze będę podawał takie kwoty już końcowe. Więc jak ktoś sobie chce tam przyjść, ogarnąć, no to w tym momencie wystarczy napisać jest tam. I płaci sobie fajną promocyjną cenę. Także tak to wygląda. Czyli takie pojedyncze lekcyjki, tu będę sukcesywnie umieszczał. Również coś planuję, jak tam się odkopię, bo to raczej, znaczy nie mówię, że zawsze, tak? Akurat teraz tak mam, że to będzie czwartek, 22, to myślę, że też coś JavaScripta albo nawet już TypeScripta, bo będę chciał bardziej w TypeScripta już uderzać w tych właśnie tematach, będę robił. Zawsze można przyjść, zajrzeć sobie, zgarnąć kawałek wiedzy w atrakcyjnej, niższej cenie. Jest na pewno moja platforma online i do niej też zmierzam, bo w pierwszej kolejności to tam znajdziesz dzisiejszy webinar. Więc jak sobie wejdziesz na moją główną stronę, to w centralnej części pisze platforma kursów online. Bach! Warto zwrócić uwagę na ten licznik, bo jeszcze przez jeden dzień, dwie godziny i coś tam jest promocyjna cena na tą platformę i po tym czasie ona sobie skoczy do góry i teraz już tak co miesiąc to dla sobie będzie skakać do góry, bo ilość stawu, który tu wjeżdża, jest bardzo duża i będzie jeszcze większa. Na przykład kurs Javowy, który sobie gdzieś tutaj leży w dwóch częściach, który ma już tam, nie wiem, z 90 godzin nagrań, jesteś w stanie sobie oczywiście w podejściu subskrypcyjnym, w podejściu takim nagraniowym zgarnąć za 49 plus 99 za każdy kolejny miesiąc. Myślę, że bardziej atrakcyjnie się nie da. Jest to fajne uzupełnienie dla osób, które się bawią ze mną w mentoring lub dla tych osób, które w ogóle nie chcą mnie słyszeć ani znać. Wchodzisz, klikasz, wykupujesz jak Netflixa i się uczysz sam ze sobą i ze mną. Jest też, Spring Boot się szykuje, ale jak już będzie, to rozwali wszystko, no bo tak będzie. Jest też DevStrefa, na której pojawiają się nagrania również z YouTube'a, ale również i nagrania, które są całkowicie za darmo. Wchodzisz sobie po tym webinarze, tak dobrze odmieniłem, klikasz sobie w filmik i oglądasz. No akurat tu jest na razie Java, no bo wiecie, no nie rozerwę się, ale po
po kolei będę tu wrzucał wiele, wiele fajnych rzeczy. Ruszyła również sekcja Python praktyczny, która jest kapitalną rzeczą dla osób, które się uczą u mnie Pythona, ale i u takich, które uważają, że znają Pythona, gdzie znowu za 49 plus 99 i to jest na całą platformę, czyli płacisz sobie tyle i masz wszystko. Nie, że tylko jeden kurs, wszystko co tu jest. Masz w tej cenie co miesiąc, no i jesteś w stanie sobie później na przykład tak tutaj przerabiać rzeczy z Pythona. Tutaj w tym tygodniu planuję sobie jeszcze wrzucić parę filmików, bo dzisiaj akurat nagrywałem 3 albo 4 spotkania o loggerach w Javie. Także no, działam cały czas. Także jak ktoś tutaj na przykład wchodzi tak co dzień, bo może mnie śledzić, mówi, o, nic nie wrzuca, pewnie nie rozwija. No nie no, możesz przyjść za 2 tygodnie i tu dojedzie 14 spotkań na przykład. Także to nie sugeruj się tym, że co dzień tutaj coś nie dochodzi. Ja po prostu pracuję na różnych etapach tej platformy. Praktycznie co dzień oprócz soboty i niedzieli coś robię. I to nie, że tam po 10 minut, tylko to są nagrania po 40 po ileś minut, tylko wiecie, no ja to wszystko muszę zredagować, muszę sprawdzić, czy nie ma y, a, u, y, muszę to wszystko zrobić na takim poziomie, że jak ty wchodzisz, to już nie masz wątpliwości, kto jest najlepszy w te klocki, tak? I tyle. Więc tutaj ta platforma sobie leży, czeka i jest rozwijana. No i właśnie, bo tutaj mamy jeszcze w sekcji programowanie webinary. Cyk, webinary. I w tym momencie są webinary poprzednie, między innymi jak ktoś sobie chce rozszerzyć dzisiejsze spotkanie, to jest webinar porównanie języków Python oraz JavaScript, gdzie porównywałem Pythona z JavaScriptem. No i dzisiaj będę, czy nie wiem, czy dzisiaj wrzucę, ale wydaje mi się, że najszybciej tutaj, na tej stronie, znajdziesz webinar 9, gdzie dodamy, gdzie dodam materiały z dzisiejszego webinaru. Także nie wiem, jutro sobie o 16 wejść, myślę, że będzie, no chyba, że bardzo się w czymś zakopę, no to jutro w nocy myślę, że już na pewno to będę chciał mieć wrzucone. Jutro, czyli z wtorku na środę, bo noc to też jest dzisiaj. Więc w tym momencie tak to wygląda. Myślę, że bardzo fajne miejsce zaczyna się robić. Dlatego myślę też, że warto sobie przemyśleć tą kwestię, bo na razie kosztuje tyle, kosztuje. A jak tam wiedzy przybędzie, no to ty ciągle przez ten rok albo i więcej będziesz mieć taką cenę jak teraz właśnie, a później możesz sobie zapłacić, który może nawet i 3 razy więcej, no bo jak tam nagle wejdzie kurs Spring Boota, no to sorry, tak? No bez przesady, żeby to kosztowało tyle, ile kosztuje w tej chwili. A tutaj już myślę, że jest kawał solidnej, porządnej wiedzy. Także tyle, jeżeli chodzi o te kwestie. Następna sprawa, no to platforma online, tak jak mówiłem. Ucz się z KM Programs. Fajne podejście do mentoringu. 5 kroków. Warto się z nimi zapoznać. W zasadzie, jeżeli chcesz na przykład uczyć JavaScripta ze mną, to przychodzisz, piszesz do mnie maila, i dzisiaj w nocy możesz zacząć, bo jak skończę spotkania, to jestem gotowy udostępniać pliki. Także w nowej formule nie trzeba czekać na żadne grupy, nie trzeba, nie wiem, zapisywać się gdzieś, czekać 5 lat do przodu. Po prostu chcesz się uczyć, uczysz się w nowej konwencji, gdzie masz nagranie, które sobie oglądasz, o której chcesz godzinie, kiedy chcesz, gdzie masz indywidualne podejście, bo wszystko odbywa się przez dev konsultacje, więc ja w tym momencie jestem w stanie dopasować się od Twojego problemu absolutnie, który się pojawia podczas szkolenia. Nie ma nudnych spotkań indywidualnych umawianych o godzinie 15 czy 16 czy o którejś tam, tylko jeżeli ja mam czas o 1 w nocy, to Ci odpowiadam o 1 w nocy, a jeżeli Ty masz czas o 12 następnego dnia sobie to obejrzysz. Płacisz tylko za tyle minut, ile masz nagrane, nie tracisz czasu, nikt w ogóle nie traci czasu. Wiecie, totalna asynchroniczność wjechała. I odkąd ludzie na to przeszli, no to ogólnie są bardzo zadowoleni. Mówię o osobach, które gdzieś tam uczyły się w sposób klasyczny u mnie. Także warto sobie to też fajnie przemyśleć, bo no myślę, że bardzo elastyczne podejście do nauki, które oczywiście spróbuj coś nie robić przez tydzień, tak? No to jeżeli nie mam informacji, która do mnie spływa, że coś się dzieje, że teraz jestem troszkę mniej aktywny, no to ja cały czas to monitoruję, teraz już przygotowuję tam specjalne wykazy, gdzie widzę, gdzie, kto mi odpowiada, więc jeżeli jest tu osoba, która mówi, a do mnie i tak się nie odzywałeś i mi nic nie mówiłeś, no to żebyś się nie zdziwił, bo niedługo będę miał całą właśnie listę, kto kiedy mi ostatnio odpowiadał, no i zacznę Was gnębić, bo macie robić to systematycznie. Więc zaczynamy wchodzić na nową jakość KM Programs, która powoduje, że jest turbo indywidualne podejście, turbo elastyczne podejście. No i ogólnie wszystko odbywa się na takiej zasadzie, że ja Was monitoruję, nawet nie musząc się z Wami kontaktować w żaden sposób osobisty, aczkolwiek jak ktoś ma taką potrzebę, to i osobiste spotkanie jestem w stanie odbyć, ale naprawdę jest jakiś płonący pożar, że już coś się topi wręcz, bo raczej wszystko udaje się załatwiać w konwencji
w konwencji zdalnej. A może są tu osoby, które uczą się ze mną w ten sposób, więc jak ktoś ma ochotę, może wyrazić swoją opinię na ten temat, a jak nie, no to nie wiem, nie śledzę, kto tutaj tak to robi, kto nie. W każdym razie tak to wygląda. No więc te 5 kroków, warto się z nimi zapoznać. One są też w moim newsletterze wysyłane. Zawsze można pisać maila do mnie, to dzisiaj przekleję, wyślę. Więc ogólnie wszystko jest. I na koniec jest kontakt do mnie. Maila możesz napisać, możesz do mnie, może lepiej napisać SMS-a, bo jak zadzwonisz, to możesz się odbić od wyłączonego telefonu, albo że nie odbiorę, ale mail, SMS to są takie najpewniejsze formy kontaktu, gdzie można się ze mną skontaktować, uczyć się nie tylko JavaScripta, ale i innych różnych fajnych rzeczy. I tak to wygląda. Czy ktoś ma do mnie jakieś pytania końcowe na dzień dzisiejszy? Czy wszystko jasne, wszystko gra? Widzę, że jest cisza na czacie, także nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam za dzisiejszy webinar i do usłyszenia. Czy duża będzie różnica w cenie między starą a nową? No, ceny są, z tego co pamiętam, to u mnie ceny są od zawsze bardzo, od zawsze, od pewnego momentu są bardzo podobne i jedynie gdy w konsultacje kosztują teraz więcej, no bo to jest właśnie ta elastyczność, którą tu mamy. Więc jeżeli chodzi Ci o to, czy jak teraz wejdziesz na stronę i zobaczysz ceny i zapytasz o te spotkania, to nie, to jest wszystko ta sama cena. Także tak to wygląda. W sensie jak minie ten czas, jeden dni, dwie godziny. Aha, chodzi Ci o platformę. Już Ci pokazuję. Poczekaj, bo to jest napisane tam. O, wykup dostęp do całej platformy. Więc na razie to jest taka, jakby taki skok malutki. O, bo to jest coś takiego, że było 49, będzie 59. Było 99, będzie 109. Natomiast no, na pewno z czasem ten skok będzie coraz większy. Bo tak jak mówię, no ja teraz już, można powiedzieć, 90% swojego życia spędzam na tym, żeby przygotowywać materiał na tą platformę, więc to wszystko będzie przyrastało. Więc ten skok będzie coraz bardziej widoczny. Dlatego warto sobie to gdzieś tam, jeżeli ktoś ma oczywiście ochotę, ogarnąć. Czy ktoś ma do mnie jeszcze jakieś pytanka? Słucham Was. Swoją drogą, jak ktoś sobie chce, to może sobie tam gdzieś poszperać po tych moich kursach, to tam, gdzie niegdzie są darmowe lekcje udostępnione, że możesz sobie też zobaczyć, że aż wchodzisz sobie w kurs, nie w kursy, czekajcie, KM Programs, platforma kursów online, I jak mamy na przykład, ojejku, gdzie to było? Tu? Java Developer 2? To na przykład jak zobaczycie w ramach, o, spotkania podgląd, to znaczy, że możesz sobie wejść tutaj bez niczego, tak? I obejrzeć sobie od teraz, nie zakładając żadnych kont. Jeżeli ktoś chce sobie wykupić subskrypcję, to musi sobie założyć konto, to jest oczywiście jednoznaczne z wykupieniem subskrypcji. A nagrania będą, bo tutaj odpowiadam na pytania, jeszcze tu teraz cały czas, nagrania będą w sekcji webinary. Tutaj są webinary ze wszystkich moich webinarów. Nagrania ze wszystkich moich webinarów można sobie wejść i oglądać godzinami, bo to niektóre miały i po 2 godziny, niektóre były dość obfite. I nie tylko są to webinary programistyczne, ale webinary takie dotyczące organizacji nauki, programowania, ogólnie takie życiowe kwestie, więc chcę też pokazać takie swoje przemyślenia i o nich tam mówię. Warto sobie to zobaczyć, bo dużo osób to obejrzało i pisało do mnie, że no faktycznie dają do myślenia niektóre z tych filmów, które tam są. Czy ktoś ma do mnie jeszcze jakieś pytania? Także przez ostatnią chwilkę odpowiadałem tak jednym tchem na wszystkie pytania, które ktoś tutaj mi zadał, już mi zniknęło, kto to był. W każdym razie czekam jeszcze chwilkę, czy komuś coś się nasuwa. No, widzę, że cisza, także liczę sobie jeszcze do 5. I jeżeli nie ma nikt do mnie żadnych pytań, no to kończymy to spotkanie. W takim razie dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!